No cóż, kochani widzowie, specjalnie dla was, całe dnie i noce poświęciłam na tajną operację rozpracowania tematu rozstania najmniej dobranej pary 9 edycji Rolnika. Chociaż niektórzy twierdzili, że to Zuza i Kondziu są tą najmniej dobraną parą, aczkolwiek oni nie ogłosili jeszcze rozstania, mało tego, wspólne foty wiszą na ich profilach, chociaż jak ze zdjęć wynika, ostatni raz widzieli się ze 2 miesiące temu. Aczkolwiek jako, że to nie para powstała z rolników, to nie wzbudza tak wielkich emocji. Co innego Kasia i Tomek, wizualnie bardzo dobrana para, na bank mieliby ładne dzieci z ciemnymi włosami. Niestety do dzieci raczej nie dojdzie, bo jak wiecie, już się rozstali. I ja wiem, że niektórzy z was twierdzą w komentarzach, że Kasia z Tomkiem tak naprawdę nadal są razem i postanowili jedynie chronić swoją miłość przed światem, żeby żyć długo i szczęśliwie. I ja naprawdę doceniam wyobraźnię tych osób i szczerą wiarę w miłość tej dwójki młodych ludzi i nie chcę odbierać im tej totalnie naiwnej nadziei, ale no nie. No tym razem się wam nie udało, a prawda jest bardziej brutalna. I jak ktoś kasuje zdjęcia z Insta, to znaczy koniec, a nie że jakieś ukrywanki. I tutaj muszę być z wami brutalnie szczera. Są dwa rodzaje związku w mediach społecznościowych. Związki ukryte, kiedy ktoś od początku decyduje się trzymać związek w sekrecie, nie wrzuca wspólnych zdjęć do sieci. Aczkolwiek w realu normalnie sobie ludzie razem żyją, nawet biorą śluby, rodzą dzieci, mają media społecznościowe, ale tego w tych mediach społecznościowych nie pokazują. I jest drugi typ związku, który od niemalże początkowej fazy, kiedy ktoś poczuje motylki w brzuchu, czuje potrzebę pochwalenia się tym na swoich socjalach i później mniej lub bardziej skrupulatnie pokazuje to ich wspólne życie. I teraz tak? Jak typ pierwszy związku się rozpadnie, to nikt nawet się nie zainteresuje, bo większość ludzi nawet nie wie, że ten ktoś był w związku. I nawet nie trzeba nic kasować. I teraz typ drugi, jeśli rozstaje się w przyjaźni, to zdjęcia zostają, choć przeważnie finalnie te zdjęcia znikną, ale to bardziej kwestia czasu. No chyba że to byli influencerzy, a zdjęcia to posty sponsorowane, to wtedy mogą nie zniknąć. Kwestia kontraktu. Albo jeśli bycie z tym kimś to było największe osiągnięcie życiowe tej persony, to też. A w przeciwnym razie zdjęcia znikają. Aczkolwiek jeśli rozstanie nie było przyjacielskie, to zdjęcia znikają od razu i są jak niewypowiedziany komunikat o rozstaniu. Po co coś mówić, skoro wszyscy widzą? Oczywiście zdarzają się przypadki, że ktoś chce pokazać związek, a później prawnik drugiej strony ściga go pozwami i różne inne wyjątki od reguły. Jednak reguła jest taka, i uwierzcie mi na słowo, że Kasia i Tomek nie są tak głębokimi ani wysublimowanymi postaciami, żeby wpaść na to, żeby w taki właśnie sposób rozwijać związek. Powiem więcej, dla kogoś takiego jak Tomek, nie ma racjonalnego wytłumaczenia faktu ukrywania związku, który daje fame i który można zmonetyzować. Oni serio się rozstali, jakoś w okolicach 12 lutego. I na drugi dzień wspólnych zdjęć na profilach już nie było. Przykro mi, że to taki banał, ale no tak było. Oboje to potwierdzili w różnych rozmowach, których screenów wam tutaj nie pokażę, żeby mnie FBI nie ścigało za szpiegostwo. A tak serio, mam, ale jak wiecie, ja nigdy nie zdradzam informatorów. Ale to są informacje, za które dałabym sobie tę przysłowiową rękę uciąć. Skoro to mamy obgadane, to przejdźmy do powodów rozstania tej dwójki. I tutaj wielu z was zauważa, że Tomek mógł zacząć być z Kasią dla poprawy własnego PR-u po Zuzie. Umówmy się, było co poprawiać, a że Kasia sama się napatoczyła, sama zadzwoniła, chciała z nim być i tak dalej, to co miał chłopak nie skorzystać. Same plusy, żadnych minusów. A później gwaru cichu, a Tomek pozbył się Kasi tak gładko, jak gładko ją przygarnął. Myślę, że do tego to sam zainteresowany by się nie przyznał, bo to godziłoby w jego wizerunek wesołego Romka. Aczkolwiek chodzą plotki po wsiach, że Tomek twierdzi, że rozstali się z Kasią w przyjaźni, choć zdjęcia na Instagramie świadczą o czymś zupełnie innym.
Sama Kasia też do końca podobno nie zgadza się z tą narracją, ale przyjęła ten krzyż i jest gotowa go nosić jak na męczennicę przy stołu zakochanych. Choć wydaje mi się, że mówienie o Tomku, że był zakochany, to zdecydowanie zbyt duże słowo, ale te parę podzieliły podobno, jak to się mówi przy rozwodach, odmienne poglądy. A tak bardziej po ludzku, Kasia chciała szybko, a Tomek wolał wolno. Ona podobno już czekała, że on ją o tę rękę poprosi. Nie tą, którą miałam sobie uciąć chwilę temu, ale wiecie, o co chodzi. Za to Tomek chciał trochę pochodzić, pomieszkać oddzielnie, w ogóle się nie spieszyć, bo są młodzi i mogą jeszcze dużo ludzi poznać na Instagramie. Po co od razu jakieś deklaracje, pierścionki, planowanie ślubu? Co prawda z Zuzką chciał dom budować, ale teraz jak już był z Kasią, to zdał sobie sprawę, że jednak mu się nie spieszy, że może poczekać, poskupować materiały na promocji, w końcu halę ma gdzie wszystko trzymać. A u rodziców w chacie też internet dobrze śmiga, po co się wyprowadzać? Zwłaszcza, że jak sobie taka Kasia przyjedzie, to może akurat posiedzieć w kuchni z mamą czy z siostrą, na pewno sobie tam jakieś zajęcie znajdzie, żeby mu nie przeszkadzała na górze. Fakt faktem, Kasia od początku wyglądała na bardziej zaangażowaną w ten związek, do tego ten telefon, dzięki któremu niby mogli być razem i wszystko tak świetnie się potoczyło. Rolnikowi prorocy od początku mówili, że jak się gość nie postara choć trochę, to zdobyć będzie dla niego bez wartości. I wiadomo, trudno tak siedzieć na dupie i czekać nie wiadomo na co, jak już oczyma wyobraźni ci niosą suknię z welonem, ale to jest nauczka, że czasami jednak warto poczekać i się nie wychylać. Bo jeśli on sam się nie postara, to znaczy, że trzeba go olać, a jeżeli pójdzie po rozum do głowy, to wtedy jednak ty dyktujesz warunki. Tak czy siak, Kasia i Tomek rozstali się w przyjaźni i wcale mi oko nie ucieka, jak wam o tym mówię, wcale nie mrugam, ale dramy raczej nie ma co się spodziewać, bo niestety oboje cenią sobie pozytywny PR i oboje nie są zbyt wylewni. Były jeszcze jakieś komentarze, że oni niby byli zaręczeni, ale to totalnie nie wiem skąd się wzięło. Jeśli chodzi o oglądanie przez świętokrzyskiego pierścionków podczas pobytu w Warszawie, to wiecie, że on tylko tak trollował. Wiecie, że on umie w media społecznościowe, prawda? Także zaręczyn nie było i już nie będzie. Ogólnie tak personalnie ode mnie powiem, że wydaje mi się, tylko dlatego, że nie mogę wam tego udowodnić, przynajmniej publicznie, że świętokrzyski TikToker to taki trochę dzieciuch i jeszcze sporo czasu minie, zanim gość faktycznie nada się na męża. O Kasi personalnie posiadam mniej informacji, ale ona chyba czuje się gotowa na założenie rodziny i teraz jak się uwolniła z tego związku, na pewno znajdzie się ktoś, kto da jej to, czego szuka. Jeszcze tylko ostatnie odniesienie do waszych komentarzy. Tych, w których pisaliście, że świętokrzyski pewnie ogarnął już jakąś nową Zuzę i stąd rozstanie, to akurat jeszcze nie, ale wygląda na to, że zawzięcie szuka. Więc któraś z widzek jest chętnych, to proponuję uderzać na ten drugi, prywatny profil. On zdaje się nie ma jak panicz Stanisław zablokowanych wiadomości od ludzi wszelakich. Ten to był dopiero społeczny, aż żal, że mu na maila nie odpisałam. A na koniec jeszcze ciekawostka off topic. Pamiętacie film o największych oszustach, który wrzuciłam w trakcie ostatniej edycji? Wiecie, że ktoś, kto się pojawił w tym filmie, zgłosił go do YouTube'a. I jak zobaczyłam zgłoszenie, to myślę sobie, że pewnie jakiś Marek? Ale jak doszłam do konkretnej sygnatury czasowej, to okazało się, że był to ktoś, kogo nikt totalnie by nie podejrzewał. No ja na pewno. Jak myślicie, kto zgłosił film? Zgadujcie w komentarzach. Jak ktoś trafi, to przypnę. Jak nikt nie trafi, to dodam fotkę na Insta. A teraz dawno niewidziany znak pokoju i do gnoju.